Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, albo pomidorowy.pl, albo Michał. Was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. I nagrywam ten odcinek zaraz po pierwszym odcinku. Tak więc poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki, przebudziliśmy się po iluś tam latach. Poznaliśmy duszka Kacperka, który nazywa się Winston, oraz profesora, który nam tutaj powiedział, jak mamy sobie, że tak powiem, grać, czyli jak mamy przechodzić z poziomu do poziomu. I to jest profesor Hamilton Knift. I jest on tam specem od magii lub magicznych tam rzeczy. No dobra, tak więc podchodzimy do kielicha. I tak, poprzednim razem udało nam się zaliczyć muzeum, czyli nasz pierwszy poziom, oraz Tyrannosaurusa Rexa, czyli naszego pierwszego bossa, więc teraz czas przejść do poziomu Kensington, lub po prostu do miasta Kensington. I od razu na samym starcie sobie zapiszmy, bo czemu by nie? Co z tego, że nawet poziomu nie zaczęliśmy? Póki co gramy w tę gierkę 12 minut, według statusu. Tak więc zobaczmy, Kensington. Bardzo fajna w ogóle nazwa miasta swoją drogą. Nawet zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie na nas czekać. Na razie zaczęliśmy sobie tak na luzie. I tu mamy Canstig. Ja bym sobie zmienił i będziemy sobie teraz tutaj manipulowali za pomocą... znaczy może nie manipulowali, a po prostu będziemy sobie zmieniali. I pojawił się ten oto Zgret. I właśnie ten oto Zgret będzie przywoływał do życia zombiaki. Więc naszym zadaniem będzie za pomocą tej pałki sprawić, żeby one zdechły. O, właśnie w ten oto sposób. Patrzcie, jaka to jest fajna broń. I teraz szybko, szybko. Zmieniamy na mieczyk. Dokładnie. Dawaj, 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 dawaj. On strasznie duży damage zadaje, jak widzicie. Dobra, po nim. Więc, żeby oczywiście pozbyć się tych zombiaków, no to trzeba najpierw jego zaciupać. I wtedy od razu za nich wszystkich zdobywamy 18%, co jest moim zdaniem fajnym dealem. Mamy tutaj oczywiście fontannę. Tutaj już nie ma tego gostka, tak więc możemy sobie normalnie... A nie, jest! A śmietnik jest, kurde. Myślałem, że są zombiaki tak o tutaj chodzą. A to jednak... Dobra, wypadałoby się wyleczyć, tak więc myślę, że tak też uczynimy. Jeżeli chodzi tutaj o spadki FPS-ów, to nie jest wina komputera mojego ani nic. Tak po prostu gra w nadzwyczajnym świecie działa. Tak więc musimy się z tym niestety pogodzić, że w niektórych momentach, jak jest za dużo do rzeczy na ekranie, no to może się właśnie to tak skończyć. Tak więc chcę was na to przygotować, bo późniejsze poziomy prawdopodobnie tak będą właśnie wyglądać. Ale te zombiaki są słabe, bez kitu. Te truposze. I ta, zaraz ktoś powie: zombiaki, Resident Evil. O, dawaj, 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 dawaj. Ale cię dojadę teraz, szmatławcu. Kurde, jeden. On próbuje ich tutaj zmartwychwstać, ale jemu się to nie udało. Widzicie, kurde, jak go dojechałem. No i dobra, co jak jeszcze mówię, będziemy sobie tutaj podchodzili i ładowali. Niestety moich wspomnień sprzed 3 ani 4 lat wam nie powiem, dlatego że po prostu w nadzwyczajnym świecie nie pamiętam, jak mi szło w tamtych poziomach. Byście musieli sobie zobaczyć zapisy ze streamów, które chyba nawet wam umieszczę w pierwszym odcinku albo pod tym odcinkiem. Coś takiego, jak nie będzie w pierwszym, to pod tym odcinkiem zobaczycie sobie zapisy ze streamów, jak mi wtedy szło i sobie porównacie z tym, co macie teraz. Tylko przypomnę, że wtedy to akurat, no nie potrafiłem grać w Medieval, dlatego że to dopiero tę dwójkę poznawałem, no nie? Nie była gierka, którą już wcześniej znałem. O, i znowu świetnik, kurwa, tu przylazł z tamtymi.
Widzę, że się kurwa dobrze bawisz, śmieciu. Okej, to my się zabawimy również w swoją gierkę. Okej. Chodź tutaj, śmietniku. Teraz ja cię dojadę. Nie musisz znikać, bo zaraz i tak, kurde, wrócisz. A, próbujesz tutaj ich tu znowu ogarnąć? Nie na moje warcie, gościu. Pa, jak cię dojadę teraz. I widzisz, i po co było to cwaniakowanie? Ogólnie, kurde, ten rynek i w ogóle to miasto bardzo fajnie zostało zrobione. Takie, widzicie, jak w Medieval 1 mieliśmy taką wioskę, to tutaj mamy trochę takie bardziej nowoczesne już miasto. Coś, co mi się, kurde, bardzo podoba, bo widać, że gra dzieje się w takich bardziej nowoczesnym uniwersum. I teraz za pomocą tej dźwigni możemy sobie tutaj podejść, oczywiście, że tak, i dostać się tutaj. Następnie spaść w dół. I za pomocą przycisku X po prostu sobie przesunąć tego oto Kamlota, a raczej tą oto skrzynkę. Tutaj oczywiście Winston, czyli ten cały duszek Kacperek, by powiedział nam właśnie, że mamy za pomocą przycisku akcji przesunąć to pudełko, więc ja wam wyręczyłem, że tak powiem, jego pierdolenie, brzydko mówiąc. Wyręczyłem za pomocą tego, że on nie musi pierdzielić bez sensu, no nie? I teraz sobie oczywiście tutaj pociśniemy dalej z tymi oto tutaj przeciwnikami, naszymi starymi, dobrymi wyjadaczami, truposzami. Oczywiście, że tak. 60% i dawaj. Elegancko. Możemy sobie teraz pójść tędy i pójść do bramy, która jest zablokowana kluczem. A jest taka brama, uwierzcie mi. Jeżeli mi nie wierzycie, no to oczywiście zaraz wam pokażę. Wystarczy pójść na wprost, ale zanim pójdziemy, to się wyleczymy jeszcze. Zawsze warto korzystać z tych fontann, dlatego że no, lepiej nie tracić niepotrzebnie zdrowia, no nie? O, i proszę bardzo. Jeżeli ktoś nie zauważył poprzednio tej bramy, no to teraz już widzi. I teraz możemy zrobić, kurde, masakrę, kamikadze dosłownie z zombiakami. Chodźcie tutaj, frajerzy. Chodźcie tu, chodźcie tu, no chodźcie, no chodźcie. Ja, tatuś wam nie zrobi krzywdy, tatuś was tylko troszeczkę pogłaska mieczem. Chodźcie tutaj, no. Nie zostaliście pociśnięci, dobra, lecimy z koksem. I co, pustka? No to wygląda. A nie, jednak nie. Patrzcie teraz na to, patrzcie na to, widzicie to? Widzicie tą skrzynkę z czaszką? Patrzcie, co teraz robię. I was nie ma, momentalnie, kurde, zniknęliście z planszy. Coś was zmiotło z tej planszy, kurde. Dobra, tutaj sobie przygotujemy gnata. Warto byłoby go sobie przygotować, w razie co. Ponieważ, z tego co dobrze pamiętam ze streama, to tutaj zaraz będzie Armageddon. Townhouse klucz, czyli będziemy mogli do domu się dostać. Okej. Uwaga. Trzeba spieprzeć szybko przed nimi, bo one tutaj, jak widzicie, laserami strzelają. Dlatego trzeba będzie tutaj ich troszeczkę pociupać z pluwy. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Niedobrze. Jeszcze jeden. Dobra. Elegancko. Poszło nawet mi lepiej niż poprzednim razem, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I teraz ten oto, tą oto skrzyneczkę możemy sobie przesunąć. Ogólnie nie pamiętam, która to wersja Medieval. Ja mam ogólnie wersję amerykańską, z tego co widziałem. Ale któraś wersja na EPSXA, i to chyba tylko na EPSXA, chyba że ogólnie na DuckStation też, bo ja to nagrywam z DuckStation emulatora. To któraś z tych wersji, nie wiem czy to europejska, miała jakieś dziwne glitche z soundtrackiem, że na przykład soundtrack, który leciał w innym poziomie, leciał w zupełnie innym poziomie, no nie? Taka oto ciekawostka. Nie wiem który to dokładnie, czy to właśnie było przez EPSXE, czy to właśnie przez wersję europejską. W
każdym razie takie coś miało miejsce, taka ciekawostka, ale to nie tylko z Medieval 2 tak jest, bo to z różnymi grami tak jest, nie? To różne gry mają takie dziwne jakieś błędy, taka techniczna ciekawostka bym mógł powiedzieć nawet. Dobra, nara wam, śmietniki, wychodzimy sobie teraz stąd i idziemy do tego zamkniętego domu, który możemy sobie teraz normalnie otworzyć. Ale walić was śmiecie, ja z wami nie chcę walczyć. Idziemy sobie tutaj do domu, oczywiście, że tak. I dobra, co nam powiesz, Winston? You made it! This is where the spell was cast. Look around for clues and then head over to the museum. Something seems to be going on over there. A, okej, okay, czyli w dużym skrócie powiedział, żebyśmy przetrzepali dom, bo być może coś znajdziemy. Dobra, elo. Było miło cię poznać, gościu. Mamy tu gargulca. A co tu mamy za skrzynki? Co to, kurde, za tajemnice przede mną chowane? Mamy zegarek, dobra. Elegancko. Czyli możemy sobie teraz zejść na dół, dobra. I możemy opuścić tą rezydencję, bo nic tutaj już ciekawego nie znajdziemy. Tutaj oczywiście na nas truposze czekają, ale pozwólcie, że my sobie darujemy konfrontację z nimi, no bo po prostu po co? I teraz zastanawiacie się pewnie, gdzie jest kielich. To już wam śpieszę z wyjaśnieniem. To mi Hot Joker podpowiedział, za co mu bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Trzeba było zadzwonić tym dzyndzolem, tym dzwonkiem i tutaj przyjeżdża do nas pociąg. A w tym pociągu nic innego niż kielich nie ma. A więc bardzo dobrze, kolejny kielich, świadczący o tym, że mamy zrobione 100%. Tak więc idziemy sobie teraz stąd. Tędy nie przejdziemy. Więc możemy pójść do góry. Oczywiście, że tak. I tutaj chyba można było użyć ten zegar. Nie, nie można było. To trzeba było chyba podejść do duszka Kacperka. Okej, no to mamy zebrane co trzeba. Master will be pleased with booty. Yes, it's a pity we cannot yet enter the tomb. We will return. No, to był nasz antagonista, którego jeszcze imienia wam nie zdradzę. I nie spoilerujcie mi proszę, bo my sobie go poznamy imię następnym razem. W najbliższej tam jakby dalszej części gry. Tak więc, idziemy teraz do Kensington the Tomb, czyli do grobowca Kensington. I zobaczmy, co tam w tym grobowcu będzie ciekawego. I jak widzicie, jesteśmy na samej górze. All right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Okej, zapiszemy sobie. Jesteśmy na samej górze tej całej krypty, którą zwiedzaliśmy w poprzednim odcinku, w pierwszej planszy, w muzeum. A czemu jesteśmy tutaj? No to jest bardzo proste. O, i tak jak na live też spieprzyłem skok tutaj, oczywiście, że tak. O, i śmietniki tutaj już na nas czekają. Okej, no to zobaczmy, co tutaj teraz im ciekawego wyczynimy. Chodźcie tutaj, kurde, frajerzy zasrani. Ja pamiętacie, że ja mam spluwę. Tak tylko chcę wam przypomnieć, że ja mam spluwę i ja nie zawaham się jej użyć, kurde, niczym James Bond, kurde. Jestem, kurde, James Daniel Fortescue Bond. Chodźcie tutaj. Dawajcie, dawajcie, no ja się was nie boję, no kurde, takich śmietników się bać, no proszę was, patrzcie jak wy na strzała jesteście. No i po co było to cwaniakowanie? No i po co to? Nie można było tak od razu. I widzicie, ten grobowiec się teraz nam otworzył. My sobie będziemy mogli pójść za chwilę zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Tutaj mamy oczywiście naszego pana kupca. I wiecie co? Pójdę wziąć sobie tą kasę i jeszcze kupię sobie u niego troszeczkę ammo. A co? Przyda się nam na późniejsze poziomy, co nie?
Wait. Wait a minute. O ile nas będzie stać oczywiście, chociaż wątpię w to. A nie, stać było, okej. No to wchodzimy teraz w... penetrujemy, że tak powiem, grobowiec. Wchodzimy tam. Ale muzyka, która leci, jest bardzo fajna. To muszę przyznać. A przynajmniej leciała, bo nie wiem, czy będzie dalej lecieć. O, dobrze. Wyleczone. Ciekawe, co się stanie, jak zapalę to drugie. Tylko światło chyba. Nic więcej. Myślałem, że jakaś, wiecie, tajemna krypta się nam tutaj odpali. Aj, ale to byłby ciekawy bajer, gdyby coś takiego było, wiecie. Odpalacie drugą pochodnię i tu raptem taka, ten. Taki wam ukryty, ukryta jakby ścieżka się wam odblokowuje, gdzie jest jakiś secret na przykład. I proszę bardzo, śmietnik podpalony jeden z drugim. Mówiłem, jeden z drugim są podpaleni. No proszę was, oni myślą, że mnie przestraszą. Wolne żarty. Hehe. To niezłe, kurde. Ćwoki. Sama w ogóle koncepcja takiego grobowca jest jak najbardziej spoko, w mojej opinii, nie? Bardzo ciekawa, ciekawy aspekt. No i dobra, i teraz wypadałoby poprzesuwać sobie oczywiście klocki. A więc, na początku przesuńmy sobie klocek tutaj. Ponieważ tam u góry są poukrywane rzeczy. Dokładnie. I trzeba sobie po prostu wziąć. Trzeba na chama wbić i wziąć to. Proszę bardzo, mamy tutaj Scroll of Segment. Ciekawe, do czego to służy. Ja nawet jeszcze nie wiem, ale się z chęcią dowiem. Teraz weźmiemy to. Przesuniemy. O, śmietnik czekał na mnie, bardzo dobrze. I chodź, podpalimy cię. Tak więc nara, trzymaj się ciepło. Tam u góry chyba nic nie ma. Tak więc możemy zrobić teraz tak, że... Tam, skoro nic nie ma, to poprzesuwamy klocki sobie tutaj. Dokładnie. Cofaj. Ty, Daniel. Nie wkurzaj mnie, bo zaraz sobie inaczej porozmawiamy. I z kości będą ości. Okej. I teraz możemy zrobić coś takiego. O, poprzesuwamy to. I teraz ten wielki jeszcze przesuniemy, żeby dostać się do tam górnej części, której jeszcze nie zwiedziliśmy. I wtedy możemy chyba kończyć powoli poziom. Bo tu już nam naprawdę niedużo zostało, jeżeli chodzi o poziom. W razie co sobie zapalę? O, właśnie, w razie co? Dobrze. Dobrze. Dobrze, kurde. Cymbale. Dobrze ci tak. Teraz tak. I tak. Nie ukrywam, że u góry też będzie na mnie przeciwnik czekał. Już akurat to pamiętam, bo jeszcze do tego poziomu grałem sobie. Ale spokojnie. O, pyk. No i chodź, ale cię pogłaskałem ogniem. He, dobrze ci tak. Płoń tam, kurde, śmietniku.
I teraz tak, będziemy musieli podchodzić do tych wszystkich trzech posągów i odpowiednie rzeczy tutaj wciskać. Tak więc to. Dokładnie. I dzięki temu, że ten cały korpus żeśmy tutaj wstawili, czy tam jakby może nie korpus, a ten naszyjnik, to on zaczął tutaj świecić w tę stronę. A więc teraz musimy podejść tutaj i dać tego Anubisową laskę. I tutaj po raz kolejny korpus się zaświecił. I trzeba dać jeszcze to. O, dokładnie to. I tutaj mamy już zaliczony poziom w ten oto sposób. Czyżby Daniel sobie jakąś panienkę tutaj znalazł? A kurde ty! Ty, kurde ty! Danielku! Co to ma być? Proszę panie, panie kolego! Try the hammer of Thor! You're sure to have a smashing time! Mamy młot Thora, proszę państwa. Proszę bardzo. Broń, którą uwielbiam po prostu z pierwszej części. A teraz, co tu będziecie mieli mi do powiedzenia? Fortescue, you made it! Excellent! The energy you've collected has given us power, of a sort. And that's not all you've brought back, I see. I don't normally approve of any old waif or stray, but when they're as pretty as this one, I think we could make exceptions. Oh, sorry. Well, tell me, did you find anything useful on your journey? A what? A snake? A dog? And a rocket? Hello, Sir Fenty. Oh, interesting. I'll analyze this and see if I can't debrief our friend over here. So, Dad, go and get some more zombie juice for my machines. Okay. Nic szczególnego się w sumie nie dowiedzieliśmy, poza tym, że mamy dalej grać w poziomy i uważać na przeciwników. Dobra, gdzie tu jest możliwość zapisania? Gdzie jest nasz duszek Kacperek Winston? A, nie ma go, dobra, czyli musimy podejść tutaj. I dobra, tu mamy zaliczone, czyli mamy tutaj dwa kielichy obecnie zebrane. Teraz tak, możemy zapisać. Oczywiście, że tak. Tylko tutaj nas teraz wyrzuci do poziomu, a ja nie chcę jeszcze tego poziomu przechodzić. Dokładnie. Tak więc The Freak Show, czyli Dzień Świra. Ale ten Dzień Świra sobie zaliczymy kiedy indziej już. Myślę, że na dzisiaj starczy. Dwa odcinki to jest idealnie. Tak więc wychodzimy. Exit level, oczywiście. I co, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podoba Medieval 2, czy wam w ogóle seria przypadła do gustu i czy będziecie oglądali serię. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, jak i gra, którą nagrywam, no to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupie na Facebooka oraz na Discord oraz na Instagrama, bo wszystkie linki do moich socjali są w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios.